Okay, let's go. Siemanko, ja już jestem na torze Kielce, dotarłem, zaczynamy weekend wyścigowy w ten weekend Mistrzostwa Europy w Limanowej w wyścigach górskich. Największe święto wyścigów górskich w Polsce. Super samochody, ja tutaj sobie kimałem na torze w Kielcach w hoteliku, wszystkim polecam. Mamy zarąbisty widok, są takie pokoiki z widokiem bezpośrednio na tor, więc mega zajawa. No i co? Dzisiaj testy, w sumie nie testy, tylko trening pruszaczkiem, rozjeżdżenie, taki rolaucik przed weekendem. Pogoda ma być o dziwo stabilna tym razem, ale w górach nigdy nie wiadomo. Czekam na chłopaków z Seven Motorsport, z panem prezesem już byłem na śniadaniu o Tomiku Kielickiego, z Marcinkiem, którego pozdrawiam. Dzięki za pomoc, że możemy tutaj zawsze potestować i jest dla nas czas, to duże wsparcie, dzięki wielkie. No i zachęcam do oglądania dzisiejszego odcinka i zobaczenia, co się stanie w ten weekend. Testy za nami, myślę, że szybko znalazłem tempo, bardzo dobrze mi się jeździ autem, auto naprawdę podaje, super skręca, jestem mega zajarany, nie wiem, jakoś aż podejrzanie dobrze, zobaczymy jak ten weekend, ale mam dobre odczucia, mega się jaram, naprawdę, jazda pojazdem sprawia mi mnóstwo frajdy, więc zajawka na maksa. Dobrze robią? Bardzo dobrze. Jeden robi, trzech się patrzy. Tak w Polsce. A czwarty nagrywa. Ale ja jeździłem, ja już jestem po robocie. Ja mam alibi. Maciek w ogóle wie, spakowany już pan na chatę w tornister. Po robocie. Cyrk to się dopiero zacznie, jak Rataj przyjedzie i Open ożyje. Pan Jędrzej tutaj. Zadowolony z testów? Pan Jędrzej oglądał? Pan Jędrzej kiedy testuje przed Limanową? Na Limanowej. Zawodowcy nie muszą, nie? Miałeś trening, zrobiłeś więcej kilometrów w weekend niż przez sezon. Dokładnie. Nagrywał? Dlatego założył ten rękawiczki, żeby wyglądać jak profesjonalista. Na ile? 300 newtów? 400. A to jest tajne? Tak. Słuchaj, zobaczymy jak to robią profesjonaliści. Ty, ale ja widziałem w takich autach, co są bardziej zaawansowane technologicznie, to jest jedna śruba. Nie stać nas. Mało mam. Tak mi zmylił, myślałem, że idzie z innego koła. Samuraju! Widziałeś? Chciał się popisać? I zaraz będziemy musieli na sory jechać. L4. L4 będziesz ciągnął? No tak. A ty nie jesteś na samozatrudnieniu? Jeszcze nigdy nie byłem. Co się dzieje? A nic, śmiejemy się. Dobrze. Jędrzej, co ty o tym wszystkim myślisz? Działa. Działa? Szybko, szybko, sprawnie. Kierowca podaje, auto podaje. Z kierowcy coś będzie, co? Coś tam zaczynało grać. Ma szansę na wygranie w tym weekend.
zarobimy na niego jakieś 50 groszy. Zaczęło pięknie się zabierać w przodę. Pięknie. Jest super. Widzę. 21-23-9. Jest to 0,2 lepiej, jak pojechałem najszybciej na GSFP tutaj. Ale powiemy to dopiero po weekendzie. Tak, bo na nowych oponach i na mocnej mapie. Teraz najsłabsza mapa. Ale widać, urataja obłęd, czyli jazda openem robi wrażenie na każdym. Chłopaki się ubijają. Piękną pogodę. Kto tu przyjechał, zobaczymy. A to zryjemy. Przepraszam, to auto tu nie może stać. Proszę pana, niech pan zobaczy, co ten pan zrobił z tym autem. Siemanko, hej. Właśnie jeszcze dachu nie oglądaliśmy. Dachu nie oglądaliśmy, musimy zobaczyć, czy... Skreszował mi suknę. Jak to skreszował ci suknę? Chodź, ananasie. Nie no, kosmetyka. Ty! Serio macie coś rozwalone? Ale dach jest cały. Dach jest cały, to jest najważniejsze. Jest cały. A to było? Nie było. Ty, ale lusterko. Lusterko. Czemu zasłaniasz mi wszystko? Nie no, zobacz, to, ale czy ty musiałbyś znać okoliczności, w co my to zrobiliśmy, nie? To są opony z tira ogólnie wszystko. Który stał na poboczu. Generalnie limanowe mogło nie być już. Jakby Parcio miał większą fantazję w zakręcie. A tam grozisz mu? Siemano, zaczynamy pierwszy dzień ścigania w Limanowej. Widzicie, wszystko już gotowe, piękna pogoda, więc cudowny dzień przed nami. Kibicujcie bezpiecznie i udanego dnia i miłego oglądania wszystkim. Poruszaczek przykryty, można jechać, chillować, jeszcze wieczorem pojeździmy po trasie, spoko. Dobra, zobaczymy, kto to tak popsuł. O, dwóch zawodowców. Jest równo? Fenomenalnie, nie, krzywo. No właśnie, w którą? A nie lepiej kleić do tego u góry? Nie. Trochę do ciebie. No, trochę tak? Do ciebie, jeszcze. Teraz jest git? Jest. Segregujemy je. Co nam za to, dojechałeś? Tak, dziękuję, jestem na miejscu. To dobrze. Ostatnio ci nie było i... 7 razy pomyliłem trasę. Ostatnio ci nie było i nie było tak prosto. No, my stoimy na pole position, także dobrze. Solo tutaj przyinwestował w banerki.
co, nie poszło najlepiej. Trochę zrąbałem, ale no co, niecodziennie jest 6 grudnia, biorę to na klatę. Takie są wyścigi. Raz na wozie, raz pod wozem. No trudno, nie przypadam za tą Limanową. Pojechałem najgorszy czas wyścigowy, miałem problemy z trakcją. Zawrócili mnie w połowie trasy. Nie w połowie, na samym początku. Miałem zrzucone opony. Chyba i tak jutro. Nowy dzień, nowe szanse, trzeba się ogarnąć, wyspać i walczyć dalej, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ja tutaj nagram, co ty tu robisz? Czy ty czytasz tu? A o czym ty czytasz? O krali, historię. Ale żeby o kralach czeskich? I polskich. Polskich też? Jaki mądry chłopak. Trochę kultury. Nadal popadało, przysycha, teraz znowu zaczyna padać. Czekamy jeszcze na drugi podjazd wyścigowy, mam nadzieję, że się odbędzie. No nic, takie są góry, na pogodę nie mamy wpływu, oby były w miarę różne warunki. Nikola, mega sympatyczny zawodnik z Francji i mega szybki. Michał też w porszaczku, także mamy trzy porszaczki. I mój oczywiście najładniejszy. No nic, będziemy siedzieć teraz w autach, bo zaczyna padać. No co, zaczęło mocno padać, tak jak mówiłem, zobaczymy, mam nadzieję, że drugi podjazd się odbędzie naprawdę i będziemy powalczyć. Teraz jesteśmy tam w dwóch dychach, we dwóch czy w trzech. Sekundę mam do Pawła, no właśnie wrócił Mariusz, który zaczął poprawiać przejazd, a niestety warunki nie pozwoliły poprawić czasu, zaczęło mega padać. Tak czasami bywa, więc no dużo nieszczęścia. Wyścigi takie są niestety, ja w tym roku też tutaj nie miałem za dużo szczęścia, ale zobaczymy co będzie. Trochę liczyłem na deszcz i mam nadzieję, że będę mógł powalczyć i się sprawdzić. W tym roku nieźle mi się idzie w deszczu, tutaj naprawdę po suchym się jeździło strasznie słabo. Szkoda kibiców, którzy zmokną, właśnie zaczynają schodzić naprawdę dużo tutaj na tą trasę, na ten wyścig. To jest duża promocja wyścigów górskich, myślę, że w Polsce przychodzi naprawdę sporo osób to oglądać. Teraz zobaczycie w dalszej części, jak mi poszło w drugim podjeździe wyścigowym w niedzielę po deszczu, jak się odbędzie. Dopisują, wszyscy widzę za muła po takim weekendzie. Bo wszyscy cali zdrowi żyją. O, pan Jerzy się uśmiechnął. Do kamery zawsze. Pan Jerzy, który pojechał szybciej po deszczu i po suchym. Bywa. I strasznie wolny kierowca. Nie, Jędrzej Król. 10 lat. To klasa trwawe. Zrobi sam do tego. Czy oni już są po maturze, także spoko.
weekend w Limanowej za mną. Ja teleportowałem się w górki w okolice Zakopanego. Lubię tutaj przyjeżdżać i odpoczywać i chillować. Już niedługo mamy kolejne rundy, ale podsumowując, Limanową nie miałem za dużo czasu na nagrywanie. Ciężko szło w ten weekend, nie był to jakiś wymarzony. Starałem się jak mogłem, no bywa i tak. W niedzielę poszło zdecydowanie lepiej, pomógł mi deszcz, po którym lubię jeździć. Ale Jędrzej tak, jak mówiłem, zrobił egzekucję, naprawdę mega szacuneczek dla niego. Będziemy teleportować się w piątek na Banowce, tam kolejna trasa, mega podbijająca, więc chyba nie wiem jak tam z Porszakiem, w tamtym roku były duże kłopoty, chociaż po wodzie szło całkiem nieźle. Ale Limanowa, piękna trasa, mnóstwo kibiców, śliski asfalt, nic się nie zmieniło co roku, spoko organizacja, no przeciągnęło się strasznie, byłem mega wypompowany, wczoraj mnie odcięło i jakoś tam nie miałem siły za wiele mówić, ale no się zregenerowałem, jest git, więc vlog jest jaki jest, mam nadzieję, że Radecki ogarnął i go spoko poskładał, nagrywam to przed złożeniem. Ale cieszę się, że jest was coraz więcej, że dajecie suby, łapki w górę i jesteście ze mną, więc wielkie dzięki i widzimy się niebawem. Pozdro.